Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, Dariusz Woźniak. Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, ostatnie odcinki upływały nam pod znakiem jesieni. Przygotowaliśmy we własnych siłach samochód do jesieni, pozbywaliśmy się wilgoci w środku oraz mówiliśmy o tym, na co zwracać uwagę przy opadających liściach, co czyścić, żebyśmy mieli sucho i przyjemnie w aucie. Ale są pewne czynności, które powinniśmy sprawdzić na jesieni, gdzie potrzebne są pewne przyrządy, ale również i wiedza. I o tych czynnościach, które powinniśmy na jesieni sprawdzić sobie w aucie, porozmawiamy z panem Robertem. Dzień dobry, witam panie Robercie. Witam państwa z akwarium. Oczywiście, może wrócimy do tematu po raz kolejny, tak? Jest to temat wciąż aktualny co roku. Co roku, bo aby mieć spokojną zimę, przeżyć bez niespodzianek, też powinniśmy chociaż sprawdzić pewne elementy w aucie. I za pomocą pewnych przyrządów. Czyli co, zacznijmy od jakichś takich podstawowych rzeczy, które Państwo sami nie dacie rady zrobić i wykonać. Tutaj na wstępie jeszcze wspomnę o takich akcjach, które są organizowane nawet z wszystkie stacje kontroli pojazdów PZMOT. Przeprowadzają w najbliższych 3 tygodniach chyba z rzędu w każdą sobotę bezpłatne sprawdzanie świateł, tak? Czyli tam proszę na jakieś te strony PZMOT-u wejść i tam są wytypowane stacje, na których będzie można to wykonać bezpłatnie. No to wiadomo, okres jesienny, szarówka szybciej. Światło bardziej potrzebne, nie tylko do jazdy dziennej, ale i po zmroku. Tutaj, tak jak widzimy, tester, taki dosyć profesjonalny tester i on służy temu sprawdzania sprawności akumulatora, instalacji i rozrusznika, tak? To taki jeden z elementów. No wiadomo, warto wiedzieć, w jakim stanie jest akumulator, zwłaszcza kiedy temperatury są już na poziomie poniżej pewnie 5 stopni, 10, już on troszeczkę jego sprawność spada i te słabe w tym momencie zostaną zdyskwalifikowane. Więc mamy tu taki bardzo, może nie bardzo, ale bardziej skomplikowany tester. Tutaj mamy tester obciążeniowy, zwarciowy, służy do właśnie, no tu może zademonstruję, jest okazja, może będzie widać. To jest taki najprostszy. I tutaj
jak producent to podaje testera, 10 sekund obciążamy i jeśli ta wskazóweczka wejdzie nam w żółte pole, tak, tam w 1/3 pola, no to znaczy, że ten kumulator albo jest rozładowany, albo po prostu już jego pojemność spadła i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Bo to, że akumulator ma 12 V, to jeszcze nic nie świadczy. To nie świadczy, nie. Sam miernik, bo większość pewnie w domu kierowców ma, posiada miernik, bo to jest dosyć dostępne urządzenie, ale on tylko mierzy wolty, bez takiego obciążenia, bez amperogodzin. Ja tutaj sobie prezentuję, wyłączę na chwileczkę. A widzicie Państwo? Tutaj mamy ten akumulator już na skraju, na granicy. Można powiedzieć, że przy większych przymrozkach nic z niego już nie będzie. Auto, nadmieniam, że jest jeżdżone, bo auto akurat trafiło na przegląd olejowy i serwisy i przy okazji tutaj klient prosił, żeby sprawdzić, jakiej kondycji jest ten kumulator. No widać, że słaby, tak? Jedną rzecz tutaj ja podkreślę, do takiego testu też trzeba było się przygotować, czyli to auto powinno być w cyklu takim jeżdżącym, codziennym, nie stojącym, takim, że załóżmy po garażowaniu pod blokiem, tak, dwutygodniowym Państwo przyjedziecie i żeby sprawdzić kumulator. No wiadomo, że będzie test sfałszowany, bo kumulator jest niedoładowany i wskaże nam jego wyeksploatowanie. To urządzenie jest bardziej skomplikowane i one teoretycznie powinno to wyłapać, ale z doświadczenia wiemy, że nie wyłapuje takich anomalii, jeśli chodzi o postoje dłuższe i to samo ma to urządzenie. Tak? Ono stwierdza stan faktyczny w danej chwili, w chwili rzeczywistej. Więc dobrze, żeby to wiarygodne było, żeby ten samochód po prostu albo był po takim naładowaniu dzień przedtem, albo po prostu z cyklu jeżdżącego do nas przyjechał. Bo też warto wspomnieć, że stojące auto, akumulator, mimo że teoretycznie nie jest obciążony czymkolwiek, samo z siebie z czasem też traci swoje właściwości. Tak, a auta, które do nas przyjeżdżają, że klienci skarżą się, że rozładowują, to z doświadczenia wiemy, że obciążenie do 0,3 ampera może być taki pobór statyczny, gdzie tam teoretycznie wszystkie sterowniki powinny być uśpione, ale zawsze coś tam gdzieś w tle pracuje, tak, dla podtrzymania. Więc do 0,3 ampera godziny, to tam nic się nie dzieje. Już powyżej tej granicy już trzeba szukać, co pobiera tak dużo prądu. Po prostu z akumulatorem tak jest. Jeżeli nie zadbamy, jeżeli nie dowiemy się wcześniej, co z nim jest, po prostu nam temperatura zweryfikuje jego stan. I trzeba będzie potem kogoś prosić, ciągle się z kablami, spóźnić się do pracy. Zwłaszcza, że mówię, to bardzo są znikome koszty. Druga rzecz, no przed sezonem, przy okazji można nawet tego testu, wyczyścić te pieńki akumulatora, klemy. Tak, są takie specjalne szczoteczki do tego, to też trwa 5-10 minut, nie dłużej. I to już nam zapewnia jakiś tam optymalny kontakt dla tych zacisków prądowych. Czy smarujemy? Bo czasami też takie pytanie i dwie szkoły są właśnie. Jedni mówią, że wyczyścić i na sucho zakręcić, inni, że jakimś smarem. Powiem Państwu tak, no to oczywiście praktyk, tak? Tam, gdzie jest dobrze, nie ma nigdy siarki. Ja już to zauważyłem po latach. Nie ma. Tam, gdzie coś się dzieje niedobrego, zazwyczaj jest zasiarczona klema, tak? Mhm. I no, można nasmarować, ale to tak mi się wydaje, że jak na złamanie pokrzywę wypić i podobnie, tak? Bo na pewno nie zaszkodzi ta wazelina czy inny element, ale też wydaje mi się, że to nie jest jakiś... Nie jest to kluczowe w tym przypadku. To jest jakaś tam higiena może tej klemy, ale jeśli jest wszystko dobrze, naprawdę, no zawsze są czyste. Nic się nie dzieje. Już kiedy z kumulatorem się dzieje źle, wtedy zawsze jedna zasiarczona. Ale tylko w takiej sytuacji. Co jeszcze możemy tutaj polecić? Mamy takie oczywiście testery, pewnie inni mają w innych warsztatach inne, my mamy taki, mamy jeszcze inny, tak? To chodzi o płyn hamulcowy. No w skrajnym przypadku, w sytuacjach, kiedy temperatury są poniżej zera, kiedy będzie woda, no może ta skuteczność hamulców spaść, więc taki test trwa też około 3 minutek. Pobieramy próbkę płynu, tak, do takiego naczynia i to jest akurat tester dosyć profesjonalny i on gotuje płyn. On gotuje płyn, na tej podstawie ocenia zawartość i tutaj z gotowego wydruku już tam nam podane w wielu procentach, czy on się nadaje, czy się nie nadaje, ale warto to zrobić nawet ze względu na to, że my sami widzimy, że klienci nie wymieniają płynów hamulcowych. Tak.
Nie wymieniają, ja zresztą przyznam się szczerze, że też rzadko to robię, mamy tych samochodów kilka, ale czasami trafiają się właśnie takie przypadki, gdzie ktoś skarży się, że mu skuteczność hamulców spada, szczególnie po dobrym rozgrzaniu, że tam pedał zaczyna twardnieć i nie da się pod go ugiąć nogą, no i się okazuje, że te płyny nie były nigdy zmieniane i ta zawartość tej wody w tym płynie jest ogromna, tak? No w zimę jakby tam takich problemów nie ma, jeśli chodzi o skuteczność hamowania, bo jak jest ślisko, no to każdy, wiadomo, delikatnie używa hamulca, aczkolwiek to też może być duży problem w zimę, no bo woda, wiadomo, co ma do siebie, no krzepnie. Zamarza. Krzepnie, także w układzie hamulcowym to jest niebezpieczne. A po rozgrzaniu gotuje się i tak powstają bańki powietrzne. Mało tego, wtedy ten cofający się płyn zagotowany, bo tam cofa razem się z tą wodą, no podnosi nam pedał hamulca do góry, tak z praktyki to potem wychodzi, że teoretycznie powinien hamować, a praktycznie nie można pedału hamulca ucisnąć i auto sunie się z mocno rozgrzanymi hamulcami. Więc to też nie jest kosztowny test. W niektórych przypadkach, jak coś się robi, to za darmo wszędzie Państwo otrzymacie, nieodpłatnie, z takich podstawowych rzeczy. Czyli tutaj co jeszcze sprawdzić, tak, jeśli chodzi o płyn chłodniczy. Tu akurat nie przyniosłem testera, ale mamy takie testery, to też trwa 2-3 minuty pobranie takiej próbki. Są tam dwa rodzaje płynów, jeden bodajże jest na, widzicie Państwo trochę, w każdym razie dwa składy płynów i trzeba mieć jakby dwutorowy tester. My takie akurat posiadamy i sprawdzić, jaki płyn powinien być, takim testerem się posłużyć, żeby odczyt był wiarygodny. No ale to też nie jest kosztowne i warto to sprawdzić, żeby się nie rozczarować. Chociaż teraz w większości przypadków użytkownicy pojazdów nie dolewają wody, tylko te płyny są już dostępne, leją te płyny, aczkolwiek no warto sprawdzić. Warto sprawdzić, bo to naprawdę też nic nie kosztuje, a może oszczędzić wielu kłopotów. Czyli często jak w okresie letnim kupiliśmy auto, nie wiadomo co tam jest tak naprawdę. No to zwłaszcza po kupnie, no to już jest inna sytuacja. Wtedy najlepiej, jeśli nie mamy pewnych źródeł informacji takich wiarygodnych na temat tego, co było zrobione w pojeździe, no to wiadomo, najlepiej taką obsługę zrobić w całości dla pojazdu i prowadzić tę historię już po nowemu dla siebie i dla własnego bezpieczeństwa, tak? No bo dużo, nie wiem jeszcze, funkcjonuje coś takiego, że przy sprzedaży, bo widzimy, sprzedający zapewnia, że wszystko było zrobione. Mało tego, wskazuje czasami serwisy, które to robiły, bo skąd my to wiemy, bo dużo osób przyjeżdża do nas i mówi, że u nas był serwisowany przykładowo samochód, tak? No jest rzeczywiście naklejka, ale był raz kolej wymiany kiedyś i tam nikt tego nie śledził, co ten klient robił, no ale wskazywał, że tu był serwisowany, tak? No więc zmijał się też z prawdą, tak? Myślę, że to wszystkich dotyczy warsztatów, że jeśli ktoś tam, jeśli osoba jest nieuczciwa, tak sprzedający, albo średnio uczciwo, no to powie, że wszystko było naprawiane, tak? Co się zupełnie mija z prawdą. Ostatnio mieliśmy samochód taki po wymianie oleju, podobnież wcześniej, też świeżo kupiony, no się okazało, że tam było 1,5 litra oleju na 6, załóżmy, tak? Więc kobieta kupiła, no i wiadomo, no nie musi mieć kompetencji do sprawdzania, zawierzyła i zaniepokoił ją o ten hałas tego silnika. No ale miała zapewnienie, że wszystko było zrobione, tak? Jednak tak nie było i całe szczęście, że to się skończyło w miarę dobrze. Więc zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy auto jest kupione i nie ma tej historii, takiej prawdziwej historii udokumentowanej, to warto zrobić taki podstawowy przynajmniej przegląd. Co jeszcze ważne? No wiadomo, żeby w zimę się nie tarzać pod samochodem i nie cierpieć, sprawdzić, jaki stan jest tych hamulców, przynajmniej czy nie blokują. Taką czynność też można na stacji kontroli pojazdów wykonać, na jakiejś ścieżce diagnostycznej i sprawdzić stan hamulców, tak? Czy one nie, przede wszystkim, czy nie trzymają po zaciągnięciu ręcznego hamulca, czy po zwolnieniu te koła nie są przytrzymywane, czy sprawnie odchodzi ten hamulec, znaczy zostaje odpuszczony, czy tłoki właściwie pracują, tak, w układzie hamulcowym, w zaciskach, a to najlepiej widać zaraz po hamowaniu i po zwolnieniu pedału, czyli też na tych ścieżkach diagnostycznych to jest do zauważenia. Na obciążeniu. Tam potem wskazuje taki pomiar, że inaczej, z czterech kół wskazuje, które było najbardziej obciążone po odpuszczeniu hamulca. Mhm. Czyli można to wyłapać. Lepiej to zrobić, póki człowiek jest do tego przygotowany, niż w sytuacji, kiedy jest ślisko i załóżmy, zdarzają się takie sytuacje, kiedy jedno koło zaczyna być wleczone. Tak, zaciśnięte. Bardzo grzeje, prawda? Tak, a zwłaszcza to taka anomalia jest, że zawsze w zimę, nie wiem, czy chodzi o to, czy o tę różnicę temperatury, czy coś, że następuje przywarcie tłoka do budowy zacisku i takie koło zaczyna być blokowane do momentu mocnego rozgrzania zacisku.
wtedy też puści, tak, i do kolejnego zestudzenia. Jest albo dobrze. Nie puści, i mamy albo wtedy przegrzaną tarczę hamulcową plus większe zużycie oczywiście paliwa. Tak, coraz rzadziej to się zdarza, ale jest jeszcze tego dużo. Dziękuję serdecznie Panie Robercie za rozmowę. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejsze informacje, które otrzymaliśmy, zadbać akumulator, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, chwilę, umówić się, podjechać. Za pomocą specjalistycznych przyrządów można to błyskawicznie zweryfikować, czy dany płyn, czy akumulator może już kwalifikować się do wymiany, abyśmy nie mieli po prostu niespodzianek w okresie zimowym. Także dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, życzę ciepłego tygodnia, do zobaczenia za tydzień.